Za Rancho Coronado jest tam. Niedaleko jeziora, kojarzysz? No jest. I co z nią? Obok Tamy stoi taki opuszczony bungalow. Spotkajmy się tam jutro wieczorem. Cześć, Judy. Co słychać? Po staremu. A u ciebie? No wiesz, raz lepiej, raz gorzej. Dzwonisz, żeby się dowiedzieć, co u mnie słychać? Nie tylko. Mam do ciebie prośbę. Dawaj. Na pewno nie będę się nudzić. Ciekawi ludzie rzadko się nudzą. Szczególnie w twoim towarzystwie. O co chodzi? Na razie musisz wiedzieć tylko tyle, że do dzisiejszej misji nie będziesz potrzebować nawet broni. Wystarczy skafander. Zaintrygowałaś mnie tym skafandrem. Teraz nie masz wyboru. Musisz się przekonać, do czego będzie potrzebny. Wiesz, jak mnie podejść, co? Zostałeś ostrzeżony. Dobra, w takim razie wchodzę w to. Świetnie wyglądam w skafandrach. Za Rancho Coronado jest tam, niedaleko jeziora, kojarzysz? No jest. I co z nią? Obok Tamy stoi taki opuszczony bungalow. Spotkajmy się tam jutro wieczorem. No to jesteśmy umówieni. Brzmi całkiem jak randka. Nic z tego, nie jesteś w moim typie. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia, Vi. Cześć, Vi. Myślałem, że źle ci się kojarzy po tym wszystkim, co się zdarzyło. No co ty? Co nowego u Mox? Jakieś fajne imprezy? Nie wiem. Ostatnio rzadko do nich zaglądam. Czemu? Wiesz, jak to z nimi jest. Wkurzają mnie. Wiesz, co się dzieje w chmurach? Nic ciekawego. Wszyscy się muszą przystosować do nowej rzeczywistości. Ja też. Brzmi, jakby coś było nie w porządku. Zdaje ci się.
posmutniałaś. Coś się stało? Nie. Judy. Nie gadajmy o chmurach, o MOX, o konflikcie Arasaki z Militechem, o tym, że świat się kończy. Dzisiaj nie chcę myśleć o niczym nieprzyjemnym. No dobra. To teraz powiedz, co my tu robimy. Sporo ostatnio eksperymentowałam z braindance'ami i wymyśliłam, jak nagrywać ścieżki dwóch aktorów naraz. Pomyślałam, że moglibyśmy to przetestować. Jeśli masz ochotę. Jak ci się udało sprzęgnąć ścieżki? Na początku próbowałam stworzyć jeden profil z dwóch strumieni, ale to nie był dobry pomysł. Musiały ze sobą interferować i wywoływać szumy. Tak. Wychodziło trochę surrealistycznie, ale w końcu udało mi się odizolować konkretne odczucia. Czyli nakładasz je w oddzielnych ścieżkach, co wyklucza artefakty. Nieźle. Co dokładnie mam robić? Po prostu nagrasz dla mnie braindance. Tylko tyle? Chyba chciałeś powiedzieć aż tyle. To może być moje najlepsze dzieło. Brzmi jak coś, co można zrobić gdziekolwiek. Dlaczego jesteśmy akurat tutaj? Co to za miejsce? Ten domek należał do osoby, którą kiedyś znałam. Teraz stoi pusty. Korzystam z niego czasem. I tam właśnie będziemy nagrywać? Będziemy nagrywać pod wodą. Zły pomysł, nie zgadzaj się. Niech sobie znajdzie innego frajera. No to jak? Wchodzisz w to? Dlaczego tak mówisz? Nie wiem, nie podoba mi się to i koniec. Ta woda, kurwa, na samą myśl o tym, jak tam jest ciemno, czuję pot, którego nie wydzielam, na czole, którego nie mam. Zawsze możesz zostać na brzegu. No jasne, zróbmy to. Super, no to chodź. Cały sprzęt mam już tutaj. No dobra. Zakładaj piankę. Często to robisz? Nurkuję? Tak często, jak się da. Dlaczego wybrałaś akurat to miejsce? A co, nie podoba ci się? Jest okej. Miałaś jakiś konkretny powód? Owszem, jest powód, ale tego dowiesz się później. Teraz zamontuję ci nagrywarkę. Ta woda jest toksyczna. Tym się nie martwimy? Od tego mamy sprzęt. Nawet nie zapytałaś, czy potrafię pływać. Nie martwisz się, że pójdę na dno jak wór kamieni? W razie czego cię wyciągnę, nie bój się. Nieźle się prezentujesz w tym skafandrze. Nie idź w tę stronę. Dobra, zróbmy to. Zimna woda, nadchodzę. Dobra, jesteśmy gotowi. Chodź, ty pierwszy. Płyń za mną i nie schodź głębiej za szybko. Dokąd dokładnie płyniemy? Mniej więcej do połowy głębokości. Pełna ciemność, ale prądy są tam w porządku, więc powinniśmy być bezpieczni. Chcesz koordynaty? Nie trzeba. Po prostu będę się trzymać ciebie. Jak chcesz. Braindance to dla ciebie coś więcej niż sposób na zarabianie pieniędzy, co? No chyba. Pomyśl o tym. Obraz czy piosenka przekazuje odczucia autora i wywołuje emocje w odbiorcy. No tak, na tym polega sztuka. Z grubsza. Właśnie, sztuka to tylko nośnik dla emocji. Braindance to czyste emocje.
Podpłyń bliżej i spójrz prosto na mnie, okej? Wspaniale. Mam sygnał. Teraz zrobisz dla mnie kilka prostych czynności, a ja skalibruję sprzęt. Najpierw sprawdzę, jak wychodzi zapis ruchu. Opłyń mnie dookoła. Strojenie ruchu gotowe. Wrócisz do mnie? Teraz przetestuję dźwięk. Zanucę piosenkę, powiedz, jaki ma tytuł. Słyszysz mnie? Słyszę cię przecież. Potrzebuję większej skali. Chcę znaleźć idealne ustawienie. Nie znam tytułu, ale słyszę ją. To idzie mniej więcej tak. Mamy to. Dostrojone. To już wszystko. Co dalej? Teraz coś ci pokażę. Uważaj. Złap za to i nie puszczaj. No to jazda. Robi wrażenie, co? Niesamowite. Co to jest? Podwodne miasto. Kiedyś to było Laguna Bend. Jeszcze 15 lat temu mieszkali tu ludzie. Co tu się stało? Czemu to zostało zalane? Bo komuś się to opłacało. Coś cię łączy z tym miejscem, prawda? Zgadłeś. Wychowałam się tutaj. Nie byłam tu, odkąd Laguna Bend przestało istnieć. Czemu chcesz mi to pokazać? Ze względu na reakcje emocjonalne. Myślę, że to będzie idealne dla mojego eksperymentu. Dlaczego to ma być takie idealne? Mam nadzieję, że będziesz w stanie odebrać emocje, które na pewno wywoła we mnie to miejsce. To z kolei wywoła w tobie jakąś reakcję i to właśnie chcę uchwycić. No jasne, płyńmy. Tyle razy sobie wyobrażałam, jak to będzie, kiedy tu wrócę. W sumie zbierałam się do tego od lat. Dlaczego wcześniej się tu nie wybrałaś? Dobre pytanie. Mogłabym powiedzieć, że nie miałam czasu, sprzętu, że się nie złożyło. Ale tak naprawdę to samej było mi jakoś nieswojo. Flo's Diner, najlepsza knajpa w mieście. I zarazem jedyna. Mieli bardzo słabe burgery, za to duże. Oczywiście teraz dopiero uważam, że były słabe. Wtedy wydawały mi się doskonałe. A to obok, ten budynek. Tam mieszkaliśmy. Moi dziadkowie i ja. Daj znać, kiedy będziesz chciał płynąć dalej. To chyba odpadło od tej twojej jedynej w mieście knajpy. A dla ciebie smakiem dzieciństwa były pianki pieczone na ognisku. Zawsze się przypalały, ale nigdy ci to nie przeszkadzało.
bo gdybym zaczął wybrzydzać, to znalazłoby się grono innych chętnych. Zresztą, trochę spalenizny podnosi smak każdej potrawy. Dziwne miejsce na ramkę do zdjęć. Pewnie woda ją wypłukała z czyjegoś domu. Coś tam widać? Niewiele. Mam tu coś. Wygląda na stary aparat fotograficzny. Wow, DPI 350. To praktycznie antyk. Podoba ci się? Jest zajebiste. Co z twoimi rodzicami? Ojca nigdy nie miałam. Mama umarła, kiedy byłam malutka. W ogóle jej nie pamiętam. Mam jej zdjęcia, ale wiesz, widzę na nich obcą dziewczynę. Judy, sierota do budy. Alvarez jest tak biedna, że nawet na rodziców ją nie stać. Co to było? Te głosy. Głosy? Nikogo nie słyszałam, oprócz ciebie. Jacy są twoi dziadkowie? Dobrze ci się z nimi mieszkało? Dziadek ma niesamowitą smykałkę techniczną. Wszystkiego mnie nauczył i potrafi godzinami opowiadać niestworzone historie. A babcia jest bardzo wybuchowa. Szybko się złości, ale też szybko jej przechodzi. Dokąd się wynieśli? Do Night City? Na parę lat tak. Wynajęli to mieszkanie, które teraz jest moje. Ale nie znosili tego miasta. Wynieśli się do Oregonu. Czasem ich odwiedzam. Kij do hokeja? Mieliście tutaj lodowisko? Nie, skąd? Graliśmy w hokeja na rolkach. Alvarez, wracaj! Przegrywamy przez ciebie! Idę! I tak im skopiemy dupy. Ale umówisz się ze mną? Muszę wracać do gry, wołają mnie. Weź ten aparat. Skoro sprawia ci radość, to nie powinien tutaj obrastać szlamem. Dzięki. Pójdźmy dalej, Judy. No to za mną. Chcesz tu znaleźć coś konkretnego? Nie, ale możemy się trochę porozglądać. To miejsce dobrze mnie nastraja. Jest poza czasem jak diorama zamknięta w szklanej kulce. A potem popłyniemy jeszcze kawałek dalej. Ciężko sobie wyobrazić coś, co byłoby bardziej nie na miejscu w podwodnym świecie. Butelkowana woda? No, może jeszcze co. Mieszkańcy nie zabrali ze sobą samochodów, kiedy się wynosili. Ej, jak stara jestem twoim zdaniem. Te antyki mają z 50 lat. Jak ja byłam taka, to one już tu stały i wcale nie były w dużo lepszym stanie. Dzieciaki bawiły się w nich w maks taki złodziei. To nie twoja? O rany!
przeleżała tu ze 20 lat. Czyli twoja? Nie, należała do Jenny Chapman. Nie mam twojej durnej lalki, mogę ci pomóc poszukać. Zabrałaś jej tę lalkę? Akurat. Schowałam, byłam potworem. Schowałaś? Dlaczego? Bo uważałam, że tylko cieniasy bawią się lalkami, a tak naprawdę to chciałam, żeby zwróciła na mnie uwagę. To były czasy. Wtedy lalka oznaczała dla mnie tylko zwykłą zabawkę. Co jest dalej? Dobra, to pokażę ci jeszcze coś. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to jest dziwaczne uczucie płynąć tędy. Gdzie biegałaś jako dzieciak? I gdzie toczyło się normalne życie? No, trochę sobie wyobrażam. A kościół? Nic się nie zmienił. Zawsze był stary i wyglądał jak nie z tej planety. I miał popsute dzwony. Dawały taki trochę asynchroniczny dwuton. Dziwne. Jeszcze chwilę temu nawet o tym nie pamiętałam. A teraz prawie go słyszę. Nie wiem, jak to możliwe, ale ja chyba słyszę te dzwony. Naprawdę słyszysz moje wspomnienia? To się nazywa efekt uboczny. Może znajdę jakąś inną drogę do środka. Spróbujesz? Lubiłaś przychodzić do tego kościoła? Nie chodziłam do niego. W sumie to nigdy nie zwracałam na niego uwagi, po prostu był. Kiedy już wiedzieliśmy, że Laguna Bend zostanie zalane, ludzie zbierali się w nim, żeby szykować protest. Coś to dało? Jak widzisz. Co to jest? O nie, niemożliwe! Znalazłeś serce Laguna Bend. To najcenniejszy klejnot w Kalifornii. Może nawet na świecie. Możesz za to kupić całą Arasakę, jeszcze zostanie ci reszta. Naprawdę? Nie, nie mam pojęcia, co to jest. Znalazłem wyrwę. Tędy chyba damy radę wpłynąć. Zaraz tam będę. Znalazłem wyjście. Da się wpłynąć przez dach. Kiedyś się tutaj zakradałam, jak nikogo nie było. Stanęłam przed ołtarzem i próbowałam sobie wyobrazić, co myśli ksiądz, kiedy patrzy na ludzi. Zastanawiałam się, jak to robi, że czyta ludzi w myślach i wszystko o nich wie. Chciałam przetestować echo, więc wrzasnęłam na cały głos. Coraz gorzej cię słyszę. Ja cię słyszę doskonale. Wszystko okej? Błagam!
Żyjesz. O kurwa. Co się stało? Zemdlałeś. Jak ci się udało wyciągnąć mnie na pomost? Nie wiem, nie myślałam o tym, po prostu cię wyciągnęłam. Ostrożnie, uważaj. Krótko mówiąc, uratowałaś mnie. Dziękuję. Mówiłem, że nurkowanie w truciźnie to słaby pomysł. Ale po co miałbyś mnie słuchać? Nurkowanie w truciźnie? To ten twój engram. Ty go słyszysz? To za dużo powiedziane. To mi się pojawiło w głowie i nie była to moja myśl. Twoja też nie do końca. Nie zwracaj uwagi na to, co on gada. Mamy skomplikowane relacje. Nie ma sensu z wami gadać. Myślę, że nie możesz teraz wracać do miasta. Ja też jestem wykończona. Nie chcę mi się prowadzić. Zostańmy tu na noc. Co ty na to? Tu? To znaczy gdzie? Chcesz spać na nabrzeżu? Nie, tam. Ja tu czasem nocuję po nurkowaniu. Co ty na to? Okej. Czemu nie? To czyja właściwie jest ta chata? Mówiłaś, że znałaś tę osobę. Jeden nasz sąsiad uparł się, że zostaje w Laguna Bend. Gliny dosłownie wyniosły go z domu na minuty przed zalaniem. No to zbudował sobie nowy dom, najbliżej jak się dało. Ale niedługo później zachorował. Wtedy woda była dużo bardziej trująca. Chyba przemarzłeś, co? Zrobię ci kawę. Jaką pijesz? Czarną. Jak serce najemnika. Ech, zapomniałam włączyć generator. Generator? O, widzę, że przerobiłaś tę chatę na luksusowe spa. Mam też bieżącą wodę. Ja to zrobię. Ty miałeś odpoczywać. Zrobię to powoli. Wszyscy ci ludzie z zalanego miasta. To przygnębiające. Nomadzi często opowiadają tego typu historie. Wypędzenie jest na początku każdej z nich. A to muzyka. Tak sobie patrzę na was i wiecie, co widzę? Żywe, gadające trupy. Gotowe. Możesz już uruchomić swój kuwert. Judy. Coś mówiłaś? Jakoś dziwnie cię słyszę. Coś się stało? Nic. Myślisz o Evelyn, tak? W chmurach nie jest dobrze. Karki z Tigersów zemściły się za Hiromiego i pozostałych. Była strzelanina. To mnie żyje. Roxanne ledwo się wywinęła. Dom jest zamknięty do odwołania. Nie chcę już o tym myśleć. Nie chciałam ci tego mówić. Nie chcę, żebyś myślał, że cię obwiniam. Dlaczego zakładałeś, że będę tak myślał? Nie wiem.
Wybacz, ale nie chcę tego roztrząsać. Zmęczona jestem, chyba się położę. Kurwa mnie ta laska, spierdalajmy stąd. Tylko cicho, bo się obudzi. Czemu Judy cię wkurwia, co? Bo jej zależy na ludziach i przez to widzisz, jaki sam jesteś narcystyczny. Jest bezmyślna. Obraża się na drzwi, więc skacze z okna, a potem się dziwi, że bolało. Mówisz tak, bo przypomina ci Alt. Kurwa, nie znam chyba nikogo, kto mniej przypomina Alt i to, co mieliśmy. Spierdalajmy stąd, okej? Okay? Sam spierdalaj, jeśli potrafisz. Nie zostawię Judy samej na tym odludziu. Boże, Vi. Robisz się sentymentalny i tylko tracisz mój czas. Przynajmniej idź spać, żebym nie musiał z tobą dłużej gadać. Usiądziesz tu ze mną na chwilę? Zrobiłam ci kawę. Dzień dobry. W końcu. Wiesz, ostatnio często chodzi mi po głowie. Właściwie to zadzwoniłam do ciebie, bo chciałam się pożegnać. Czuję, że to miasto mnie wypluło. Poważnie myślę o tym, żeby wyjechać. Przyjechałem tu, bo myślałem, że miasto oferuje możliwości, jakich nie da się znaleźć poza nim. Ale teraz coraz częściej myślę, że to pułapka. Ludzie nie powinni tak żyć. Coś w tym jest. Na razie nie mogę stąd wyjechać. Ale kiedyś? Kto wie? Daj mi rękę, Vi. Po co mam to zrobić? Nie pytaj. Po prostu podaj mi rękę. Gotowe. Teraz masz nieograniczony dostęp do mojego mieszkania. Chcesz, żebym się wprowadził? Jeśli masz ochotę. Albo możesz wpadać, kiedy zechcesz. Dzięki, Judy. To chyba najpiękniejszy dowód zaufania, jaki w życiu otrzymałem. Trzymaj się, Vi. Nie zobaczymy się już? Przed chwilą nie byłaś taka całkiem zdecydowana. Nie ma co tego przeciągać. Zostanę tu parę dni. Potem wyjeżdżam. Dobrze było cię znać. Do widzenia, Vi. Zadzwoń do mnie czasem.
Na razie, Judy. Miasto snów.